Ze mną się nie napijesz? No akurat z tobą to się nie napiję. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Sorry, że pytam, ale wiesz co? Ta tatuaż coś znaczy? Wszystko w porządku? A nie boisz się, jak to będzie wyglądało, jak już będziesz, wiesz, stara? Z kim piszesz? Nieważne. A dowodzik jest? Serio? Masz może szluga? Czy to cię bolało? Halo? Siema, możesz gadać? Jasne. Słuchaj, a jakie są twoje korzenie? Jestem z Polski. Też dziaba. W sensie mama czy tata? Ile słodzisz? 5 lat razem, a ty dalej nie wiesz. Gdzie jest cukier? 2 lata tu mieszkasz. Na blacie. No, dzięki. Proszę. Gdzie jest mój fotel? Wyrzuciliśmy go miesiąc temu. A ile płacimy za internet z telewizją? Tyle, co w każdym miesiącu. Niezmiennie. W porządku. Czyli ile? 49,90! Który mamy miesiąc? Halo? Siema, za ile będziesz? Już jadę, będę za 20 minut. Przepraszam, pan tu mieszka? Tak. Hej, gdzie jesteś? No a gdzie mam być? Jadę do ciebie przecież! Przytyłam? Siema! Hej, wpadasz do mnie na imprezę? Jasne. Ty, a będą jakieś ładne koleżanki? Smakuje? Pisze. Boże, on jest taki super. Może coś z tego będzie. A? Co? O! Przepraszam, czy mogę to prosić na wynos? To? O, jak jest na dworze? Dla mnie ciepło. Oszukał mnie. Kim się rozwodzi? Co? Co ty nie wiesz? Cały internet o tym huczy od 5 minut. Byłem zajęty ratowaniem człowieka. Weź się ogarnij. Jesteś zła? Nie, pracuję tylko. Ale na pewno nie jesteś zła. Wychodzisz? Nie, zakładam kurtkę w domu. Jest! W końcu mój czas. Zwrócę na siebie uwagę i pokażę, że jestem inny niż wszyscy. Dzięki, Kim Kardashian West. Ale się opaliłeś! Miałeś przesiadkę w Paryżu jak loty! Masz coś do picia? No mam. Czarek, jak się nazywa twoje Wi-Fi? Zgadnij. Malinowski? Czemu nazwałeś Wi-Fi Malinowski? Czarek, a jakie masz hasło do Wi-Fi? No, czekaj, sprawdzę. Duże T, małe K, 3... Cześć, jeszcze raz, bo nie słuchałem. Duże T, 3... Małe... Nie, jaka pierwsza litera? Duże T, jak Tadeusz, później 3... No i tyle im podawałeś, że mi telefon się rozładował. Ile masz procent? Nie wiem, mało, dopiero podłączyłem. Ale i tak jeden więcej ode mnie. Przepraszam, przyjacielu. Dzięki! Za co? Tak, mamo. Masz co jeść, synku? Mam. A dzwoniłeś do babci? Zapomniałem. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Rafale. Którędy jedziemy? Halo. Halo, śpisz? Po co pytasz? Przecież wiesz, że opanowałem sztukę rozmowy przez scenę. Przepraszam, a mogę puścić swoją muzykę? Z całym szacunkiem, panie Rafale, ale słucha pan gówna.